Jesteśmy zażenowani postawą firmy Hyundai. To jest firma, która na swoich sztandarach ma wypisane hasło najwyższej troski o środowisko i zrównoważony rozwój. Jesteśmy zażenowani byle jakością firmy Hyundai i chcemy, żeby to wyraźnie wybrzmiało, niedbalstwem, pod którym ta firma się po prostu podpisuje, firmując swoim logo, swoją nazwą rzeczy, które naszym zdaniem są po prostu niedopuszczalne na żadnym poziomie prac i na jakimkolwiek poziomie wykonania tych prac, pomijając przedszkole. Następna sprawa. Chcę powiedzieć, że dla osób z naszego środowiska, dla ludzi związanych z łarpią, czyli żeglarzy, kajakarzy, motorowodniaków, wędkarzy, rodzin tych ludzi, wielu mieszkańców Polic, którzy z szacunkiem odnoszą się do rzeki, którzy z szacunkiem też odnoszą się do przyrody, tak naprawdę dzisiaj w naszym przekonaniu i naszych bliskich i na pewno wielu Policzan, których tu dzisiaj nie ma, bo spotkanie nie było planowane, zgłaszane, nie jesteśmy organizatorami. Spotkaliśmy się tylko tutaj po to, żeby porozmawiać i przedstawić to oświadczenie. Więc dla tych wszystkich osób dzisiaj firma Hyundai jest synonimem klęski środowiskowej, katastrofy budowlanej, jest synonimem lokalnej dewastacji środowiska na niebywałą skalę. Mieszkamy w Europie, obowiązują nas pewne standardy, podobnie jak w Korei Południowej, chcę tylko przypomnieć, które wymuszają najwyższą troskę o środowisko. To jest firma Hyundai, to jest firma, która odpowiada za degradację środowiska w łarpi, za eskalację konfliktu, który trwa, i lekceważenie strony społecznej, lekceważenie Policzan, których reprezentujemy. Za nami stoi około 400 osób, spora grupa Policzan, sympatyków, niezwiązanych bezpośrednio ze stowarzyszeniami, ale także przejętych losem łarpi i przyrody w naszym mieście. Chcę powiedzieć, że nas zaskakuje i zdumiewa też postawa spółki, która chowa się za koreańską firmę, która kategorycznie odcina się na każdym naszym spotkaniu od zdarzenia. Nie otrzymujemy ze strony spółki żadnego wsparcia poza niezrealizowanymi obietnicami i zapewnieniami, które nie ustają o chęci współpracy, pomocy, troski itd. Nie przekłada się to na nic. To, co przekazuje firma Hyundai, zamyka się w takim stwierdzeniu, że w zasadzie po pierwsze nic wielkiego się nie stało, a po drugie, że firma Hyundai pogłębiła nam rzekę na odcinku 1300 metrów. Czego żądamy, proszę Państwa? Żądamy przede wszystkim spełnienia postulatów. Przedstawione postulaty, było ich 8, gwarantują nam wszystkim powrót rzeki do stanu sprzed szkody środowiskowej. W pełni nas zabezpieczają na przyszłość, gwarantując, że podobne zdarzenia, nawet gdyby pracę prowadziła nadal firma Hyundai, nie będą miały po prostu miejsca, nie powtórzą się. Przedstawicielom firmy Hyundai dajemy czas na kontakt ze mną, jako osobą występującą w imieniu Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi, do środy 2 czerwca do godziny 15. Po tym terminie będziemy wdrażali kolejne działania, które po prostu pomogą firmie Hyundai w podjęciu oczekiwanych decyzji.